Zwiększyć dochody mają pomoc.
dalej, przejście, transport, łączność, rozdział 678, usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z pozyskaniem środków promesy, czyli promesy, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą odbudowa drogi gminnej numer 689021S od 0 do 350 metrów, kilometra do cmentarza w miejscowości Drogi o kwotę 270 tysięcy. Punkt 3. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 41 511 zł. W dziale 750, w rozdziale 750-95 pozostała działalność w związku z nieuzyskaniem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zadania inwestycyjnego pod nazwą dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu Kolonia Kodernice o kwotę 41 511 zł. 4. Zmniejszyć dochody mające... Może Pani wyjaśniła, dlaczego to spadło? Dlaczego spadło, że w tej chwili nie mamy wykonywanego tego zadania. Jeżeli nie ma zadania, nie ponieśliśmy wydatków, w związku z tym nie odzyskamy kwoty. Tylko i wyłącznie dlaczego. Zadanie wszystko wskazuje na to, że będzie przesunięte w czasie. Znaczy nie ma w tym roku jeszcze środków uruchomionych przez marszałka, czy do ochrony środowiska na tego typu inwestycji. Wiem, na poprzednich sesjach, że to jest taki czas przejściowy, jeżeli chodzi o nowe budżetowanie, więc być może przed ostatni, czwarty kwartał pokaże jakieś tam skarbowe. Na tą chwilę tego nie ma. To będą zbierane wnioski, na przykład zadania dopiero w roku przyszłym. 4. Zmniejszyć dochody marszałkowe gminy o kwotę 892661 zł. W dziale 600 transport i łączność, rozdział 678 usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku ze zmniejszeniem środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji decyzja FB1 3111.185.4.215 z 21 lipca 2015 roku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą odbudowa drogi nr 689001S Brzozowa Góra w kilometrach od 0 do 1.833 oraz od 1.839 do 2.046 w miejscowości Ślęzany w związku z zmniejszeniem środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji decyzja decyzja EB1 3011.185.4.19 z dnia 21 lipca 2015 roku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą odbudowa drogi gminnej nr 689027S Kopalina w miejscowości Drogi od 0 do 807 do 1507 oraz 1.839 do 2.046 pierwszy etap zgodnie z załącznikiem. To znaczy się już konkretnie dostaliśmy decyzję, czyli decyzja wynika z zawartych umów, przedstawionych konkretnych kosztów, jakie poniesiemy nasze drogi i dostajemy do takiej wysokości, co po prostu jak przedstawiliśmy dokumentację. Środki było więcej wstępnie, później na cenę obniżył, dlatego to jest, tak? Środków, tak jak na początku było to po 1902 drogi. Po przeprowadzonych przetargach okazało się, że te wartości, które są wykonane z drogą, obniżyły się. Więc zostają tak zwane oszczędności. Tego tytułu jest zrobiona droga na tle i z tego tytułu, nie tylko z tego tytułu, będzie robiona też droga w
Andropinie będzie robiona z tego tytułu zewnątrz w roku ubiegłym. Pojawiła się oszczędność promesa na 150 tysięcy złotych na drogę do cmentarza Andropinie. Ale to była za mała wartość, żeby tą drogę można było w roku ubiegłym. Tylko myśmy te pieniądze zwrócili do wojewody. No i teraz wojewoda okazał się łaskawy i te pieniądze z powrotem, jak gdyby nam adresuje, z tym, że już bardzo jest tej kompresji jest taka, jaka jest potrzebna praktycznie na wykonanie tego kosztorysu. To ja miałbym pytanie, żebyś wyjaśniał ten wątek. To właśnie na jakim etapie jesteśmy drogą tą markę? Jesteśmy na etapie do przetargu, prawdopodobnie w tym tygodniu podpiszę tę umowę. Dobra. Tak. Wygrała firma PRD w dysku, tutaj, która ma oznaczać ten macie się znany wątek. Paragraf 2. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 18 643,12, to jest w dziale 600 transport i łączność, rozdział 616 drogi publiczne gminne w związku ze zmianą zadania realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lelu i wprowadzeniem zadania pod nazwą utwardzenie drogi ulica Polna do pokresji nr 3a zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały o 6 tysięcy. 1.2. W dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 852-95 pozostała działalność z przeznaczeniem na remont domu mieszkalnego rodziny poszkodowanej w pożarze zgodnie z załącznikiem o 12 643,12. W tej chwili na dzień dzisiejszy mamy 39 900, coś to różnice, które wpłynęły od darczyńców na pożar dla Państwa SUS-ów i tą kwotę wyrównujemy, jaką przyjęliśmy po wydatkach i po dochodach, żeby móc realizować zadanie. 2. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 290 180,13, to jest w dziale 600 transport i łączność, rozdział 616 drogi publiczne w związku ze zmianą zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lelu i wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pod nazwą wykonanie nakładki bitumicznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie w kierunku cmentarza zgodnie z załącznikiem 3 i 4 do niniejszej uchwały o kwotę 20 180,13. Rozdział 668. Budowanie trendu żywiołowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą odbudowa drogi gminnej nr 689-021S od 0 do 0,350 do cmentarza w miejscowości Drogi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 26 180,13 w dziale 600 transport łączność w dziale 616 drogi publiczne gminne w związku z rezygnacją realizacji zadania pod nazwą położenie krawężników i kostki ulica Wałowa i ulica Kasza odcinek od ulicy Zamkowej do Traktornej realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lelu zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały o kwotę 26 180,13. 4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 934 172 zł. Dalej, transport i łączność, rozdział 616 drogi publiczne gminne w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą odbudowa drogi gminnej nr 683027S Kopalina w miejscowości Drogi od 0,629,51 do 0,807 etap drugi
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Rozdział 678 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą odbudowa drogi nr 689001F Rządowa Góra w kilometrach od 0 do 1,833 oraz 1,839 do 2 plus 0,46 w miejscowości Ślęzany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały o kwotę 677 273 zł. W związku z zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą odbudowa drogi gminnej nr 689027S Kopanina w miejscowości Drożyń od 0 plus 807 do 1 plus 507 oraz 1 plus 839 do 2 plus 046 etap pierwszy zgodnie z załącznikiem nr 4 do mniejszej uchwały. Te zmniejszenia są zrobione o kwotę, która była założona według projektu, a teraz jest zmniejszone do kwoty zawartej umowy. Proszę bardzo. Są jakieś pytania dotyczące tej uchwały, konkretnie tych objaśnień? Jeżeli nie ma, czytam uchwałę. Uchwała z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Rada Gminy Lelów uchwala. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2643,12 zł. W tym podpunkt 1. Dochody bieżące w kwocie 12643,12 zł. Podpunkt 2. Dochody majątkowe w kwocie 270 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 934 172 zł, w tym podpunkt 1. Dochody bieżące w kwocie 41 511 zł, podpunkt 2. Dochody majątkowe w kwocie 892 661 zł. Punkt 3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w wstępie pierwszym i drugim, wynosi 23 919 943 zł, w tym podpunkt 1. Dochody bieżące w wysokości 14 415 555 zł, podpunkt 2. Dochody majątkowe w wysokości 9 504 388 zł. Paragraf 2. Punkt 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 380 823,25 zł. W tym, podpunkt 1. Wydatki bieżące o kwotę 18 643,12 zł. Podpunkt 2. Wydatki majątkowe o kwotę 290 180,13 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 960 352,13 zł, w tym podpunkt 1. Wydatki bieżące o kwotę 26 180,13 zł, podpunkt 2. Wydatki majątkowe o kwotę 934 172 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 6. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ustępie pierwszym i drugim, wynosi 26 809 895,97 zł. W tym podpunkt 1. Wydatki bieżące w kwocie 14 134 520,10 zł. Podpunkt 2. Wydatki majątkowe w wysokości 12 675 375,87 zł. Paragraf 3.
wprowadzić do budżetu gminy Lelu zadania inwestycyjne. Punkt pierwszy. W dziale 600 transport i łączność, rozdział 616 drogi publiczne gminne pod nazwą wykonanie nakładki bitumicznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie w kierunku cmentarza zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały. Punkt 2. W dziale 600 transport i łączność, rozdział 678 usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pod nazwą odbudowa drogi gminnej nr 689021S od zera do 350 do cmentarza w miejscowości Drobni zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Punkt 1. Ustala się z budżetu gminy na kwotę 2 889 952 zł i 97 groszy. To punkt 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy są przychody z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 2 079 714 zł i 97 groszy i pożyczki długoterminowej w kwocie 810 238 zł. Paragraf 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na punkt 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 miliony. To punkt 2. Finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 889 952 zł 97 groszy. To punkt 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 456 957 zł. Paragraf 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozkładów budżetu gminy w wysokości 1 486 950 zł. Paragraf 7. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 376 990 zł. 97 groszy. Paragraf 9. Punkt 1. Prowadzić zmianę z załącznika nr 7 uchwały nr 436/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianami ujętymi w paragrafie 2 i nadać mu treść gminy jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Prowadzić zmianę z załącznika nr 8 uchwały nr 436/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 rok w związku ze zmianami ujętymi w paragrafie 2 oraz w paragrafie 6 i nadać mu treść zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Lelów. Paragraf 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Paragraf 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jeszcze jakieś uwagi do uchwały budżetowej? Jeżeli nie, kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następną uchwałą jest uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lelów na lata 2015-2016. Wiemy, że to jest odrzucane uchwały budżetowej. Czy ktoś ma jakieś uwagi do uchwały? Jeżeli nie, czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Lelów z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lelów na lata 2015-2026. Paragraf 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Lelów na lata 2015-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2.
Zmienia się zapisy limitów zobowiązań oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia dotyczące zmian wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lelu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym punktem dzisiejszego posiedzenia są zapytania i wolne wnioski. Kolego Marian, zapytania i wolne wnioski. Kto ma jakieś pytanie? Może ja. Proszę. Radny Stachewski. Chciałbym zapytać, bo wczoraj akurat ksiądz zgłosił o zbiórkę dla pogorzelców ze Śląska. I takie były pogłoski, no, że ciężko tak każdemu by się zebrać, żeby dostarczyć tam. I sołtysi wyszli z taką propozycją, żeby zgłosić to do sołtysu. I sołtysi by wtedy podjęli decyzję i tą zbiórkę byśmy, jakoś samochód by przejechał czy coś w dany dzień i załatwiłoby się ten temat, bo chętnie ludzie pomogą. Pan wójt może wyjaśnić. To co powiedział, do sołtysów poszła informacja w dniu dzisiejszym, po wczorajszym ogłoszeniu. Tak jak kolega mówił, rzeczywiście sołtysi chcą się to zaangażować, więc tu wnętrza jest już prowadzona, jak wioska w domu też wyraża jakiś akces. Sołtysi o tym wiedzą, dostaliśmy o tym poinformować. Ja wyjaśnię sprawę. Myśmy tam już część zebrali z Boża Siana, tylko no, musimy się konfrontować z tym poszkodowanym, żeby mu to nie nawiedzieć, bo nie pomagać na siłę jakoś. Niech on sobie tam powoli sprząta to, co ma sprzątać. I on by mogli taką pomoc etapami. No, no. Bo być może, że on to odsługuje, ale jak tam to budynek był ubezpieczony. No to by to. A na dzień dzisiejszy no to jest takie jeszcze oszołomione tym wszystkim, żeby nie pomagać na siłę, tylko tak etapowo. O, tak, ale to właśnie musi być dlatego ta wiedza, żeby ludzie wiedzieli, informacje. To, panie radny, ustalamy tak, że jak jakaś wieś będzie miała coś do przekazania, dzwonimy do ciebie i uzgadniamy z tobą termin i ewentualnie sposób przekazania, tak? No, o to chodzi. Bo musi mieć miejsce. To myślę, że każdy radny powinien sobie zapisać swój telefon i żeby po prostu wyjść. No jest wykaźnie. Jest wykaźnie. Radny Bobra. Zwrócić uwagę na mienie społeczne. Prawdopodobnie na ścieżce zdrowia tam dwa, nie wiem czy jest 8 czy 9 stanowisk. Ostatnie stanowisko, tam są takie elementy drewniane, to chodzi tu o lewe. Tam zostało to zniszczone. Prawdopodobnie za pomocą siekiery ktoś porąbał te elementy. Także sygnalizuje ten problem. No i trzeba się przyjrzeć po prostu. No może nie dostanę na takiej społeczności, że podchodzi do tego stałego miejsca, znaczy stale się tam po prostu pojawia i wtedy będzie można wyjechać. To jest kolejny głos, bo z tego co wiem też jeden mieszkańców. No wiem, tam no, taka grupa wyrostka siłowała się z tym urządzeniem. No ja chciałem tylko zasygnalizować, a odnośnie tego zbierania płodów dla pogorzelców, to również w Drobninie kilka osób deklaruje i osobiście z nimi rozmawiam, tylko właśnie była sprawa organizacyjna. Jeszcze jak to będzie? Są też już zgłosić dwie przyczepy siana. Rozmawiałem tu z radnym ze Ślęża. W odpowiedniej chwili się po prostu odezwią. I to jeszcze? Ten czas zniknie się trochę uspokoi. Proszę, radny Wójcik. Przed chwilą byśmy podejmowali uchwałę w nośnie tutaj tych 20 tysięcy panie wójcie koło domu kultury na przedłużenie tej drogi do cmentarza sołeckich pieniędzy. Chciałem się zapytać, czy jest tam zorientowany na ile dostarczy, jak to będzie wyglądało,
do tego cmentarza. Czeka na to szkole, bo firma oglądała. I druga sprawa, panie wójcie, jak już wspomniałem wcześniej, tu jest taka dziura na wysokości telekomunikacji. Wszyscy tu jeżdżą. Myślałem, że się uda przy zadaniu na osiedlu. Że tutaj jeszcze ściany jakieś te masy kulturystyczne będzie. Bardzo bym pana prosił, żeby zainteresować panie szkółki, przynajmniej jak się będzie robić w tym domu kultury, żeby tą dziurę tu zalatać, bo po prostu tylko tak troszkę bardziej technicznie to zrobić. Nie tylko chłopakami rzucić, tylko trochę chłopakami, żeby tak bo tam wszyscy jeżdżą. My na osiedlu mamy drogę zrobioną, a tą dziurę każdy 5 lat próbu. Proszę, dziękuję. Proszę radny Falka. Ja mam takie dwie sprawy. Jedną chciałem się zapytać, czy coś się dozwinęło w sprawie tej drogi naszej nad górami. Najpierw to jest takie, bo wczoraj, myśmy tam miałem spotkanie z mieszkańcami, tam właśnie chcemy. W tym temacie zaatakowali. W każdym razie powiedziałem, że na chwilę obecną to nic się do przodu nie posunęło. Chciałem się spytać, czy jest jakaś szansa, że ta droga będzie zrobiona, czy nie. To jest jeden temat. Drugi temat, to mam w związku z wycofaniem tej drogi, znaczy dokumentacji drogi w Bogumiłku, to bardzo bym prosił, bo tam zostało do 12300, na to przekazane. To z tego, co wyliczyłem, to 2300 zostało z tej dokumentacji i w związku z tym, że 3000 było planowane na lecie, organizacji lecia w Białej Wieśpie, ale w tym roku nie zrobimy. I bardzo, jeżeli byłaby taka możliwość, jak tutaj są napisane, bardzo bym prosił, żeby te pieniądze przekazać na dokończenie remontu elewacji zewnętrznej remisji z Białej Wieśpie, dlatego że no, w stanie jest wiadomo, jak było płakane po tym. Po wodzie, a żadne środki na ten cel tam nie poszły. Także bardzo byłoby miło, jeżeli by te pieniądze tam zostały białe. I tutaj właśnie w międzyczasie interpelację też napisałem, nie ma funkcji, ale można to złożyć. Także dziękuję. Dziękuję radnemu Palce. Czy ktoś? Co do pogru. Co do pogru, niestety w tym roku, jeżeli chodzi o drogi z pogru, nie wejdą. Ponieważ POK został wykonany tylko między powiatami. Natomiast czekamy na uruchomienie środków marszałka, progu na drogi. Może to jest kwartał ten trzeci, czwarty i wtedy byśmy robili to z tych pieniędzy progów. Jakieś nie są projekty zrobione na ten drogi, to może by je złapać na półkę i żeby to były półkowniki kolejne. Gdybym wiedział, przepraszam koledzy, że tak będzie sytuacja z Pogrem wyglądać w tym roku, to bym odpuścił prośki dodatkowych dróg. No zrobiłbym to, ale gdybym wiedział, nikt wcześniej tej informacji. Teraz to ja sekluję tę zbrodę, no bo to mogło być już rozwiązane. Dziękuję panu wójtowi. Pan sekretarz. Bardzo proszę. Tylko spropagowanie informacji wśród mieszkańców, naszych wyborców. Na terenie kraju prowadzący dwie akcje. Jedna to jest tam referendum krajowym na 6 września, druga wyborami do Sejmu 25 października. Te informacje wiszą na stronie internetowej, natomiast wyciągając wniosek do ostatnich wyborów, gdzie tam jeden mieszkańców przynajmniej się obiecywał, czy złożył skargę komisarza wyborczego o uprawnienia osób niepełnosprawnych, więc nie ma takiego obowiązku, że wójt ma odwieźć osoby niepełnosprawne, zabezpieczyć transport osobom niepełnosprawnym czy kierowcę, w tym przypadku zapewnić, żeby kierowca poszedł samochodu dowoził. Próbowaliśmy w jakiś sposób latać, bardzo niezadowolony, że ten mieszkanie był nakład konkretnie. Prośba propagować tę informację na wiśni na stronie internetowej. W odpowiednim czasie, czyli przy gminnym średnim dane, to jest w jednym przypadku 10 lub 14, każdy wyborca niepełnosprawny, albo ten, który skończył 75 lat, osoba nawet sprawna fizycznie, bez orzeczenia, a to tak to ma orzeczenie niepełnosprawności, może złożyć do wójta i głosować albo korespondencyjnie.
że dostanie mu na tydzień czasu, przed wyborami dostaniemy mu kartę do głosowania i będziemy odesłać ten głos zapieczętowany po projekcie i komisja odbudowa to projekt otworzy, będzie na pewno zachowana wszelkie warunki tajności tego głosu, że nie byli wątpliwości, że naruszona będzie jego zasada, że jeszcze ktoś tam będzie wnikać w ten głos. Komisja wyborcza otrzyma ten pakiet, rozpakuje go i wrzuci do urny wyborczej. Druga sprawa to jest głosowanie przez pełnomocnika. Ostatni głos, no, niektórzy wyborcy stosowali mu to przez pełnomocnika, że to pracownik poważnie do przez wójta, czy wójt osobiście. Tak było dotychczas, że ja przez ostatnie kilkanaście wyborów robiłem, dojeżdżam do osoby, daję upoważnienie innej osobie. Osobie, jeżeli to jest osoba bliska w domu, to może otrzymać dwa upoważnienia, jeżeli to osoba obca, to po jednej osobie może ten upoważnić. Ta osoba w jego imieniu otrzyma głos i do pana redaktora głosowania. Tylko żeby po kolei zadać, bo on jest bardzo zmuszony ten człowiek, by zapowiedział skargę do komisarza. Nie wiem, okazji spotkać się z komisarzem, trzeba było też spotkać, jak on była osobna, ale kontakt, adresy i tak dalej. Dziękuję panu sekretarzowi. Czy ktoś jeszcze? Radny Młodarski. Chciałem zapytać, na jakim etapie jest droga ustawowa? Droga ustawowa albo koniec tygodnia, albo początek przyszłego tygodnia. Wejdzie wykonawca, tak? Tak. Jeżeli ja pójdę do kościoła, to już nie będę mi zapytać, że drogi mają. Raczej powiedziałem, albo koniec tego tygodnia, koniec tego tygodnia, już tą niedzielę nie jest. Tą niedzielę nie jest. Jak wejdą, dojdzie do kościoła, jak nie wejdą, no to trochę. Kto jeszcze ma jakieś pytanie? Czy ktoś jeszcze ma jakieś zapytanie? Jeżeli nie, przechodzimy do następnego punktu. Sprawy różne. Sprawa różnych. Nie. Tu nie chodzi jeszcze o syrenę elektryczną w Lerowie, bo to miało być uruchomione już dawno i elektryka szuka. Syrena w Jedynce. Dwa lata po prostu ten temat uruchomiony. Zapoznamy się z tematem, bo trzeba go odwrócić, bo to było dwa lata temu. Proszę, radny wójcie, ale proszę w pokój. Tylko zapytam, że mianowicie ja z tego czasu zgłaszałem temat tego pałacu w Białej Wieży. Na poprzedniej sesji byśmy podejmowali uchwałę o ochronie tego drzewa, a jadę tam i ten dach się sypie. I ten pałac walny. Wiem, że jakieś tam działania pan podjął do konserwatora, ale czy nie można by jeszcze bardziej jakoś mobilizować, żeby coś z tym temacie ruszyło? No, szkoda tego obiektu, żeby tak zniszczony był, nie? Rzeczywiście ten, to zostało podjęte, bo wystosowali gminę. Natomiast jest to w rękach prywatnych. Jak ma coś prywatne, to trudno egzekwować taki sobie. To jest to zabytek. Nie jest to zabytek, ale nie jest to w naszym badaniu, prawda, na naszym terenie. To jedynie co możemy robić, to może zmonitować. Natomiast właściciel jest to w jego bezpieczeństwie. Co zrobić? To, co jest nasze, tak jak wspominałem, to drzewo, no to te pomnik przyrody, no to... Ale co ten konserwator odpowiedział? Musiałbym zerknąć tego pisma, jest tutaj pani Mazalek, więc to są kwestie. No, konserwator na pewno wystosował pismo do właściciela. Właściciel, mówiąc, jest wiele takich miejsc, ten Wichler, tu masz tak samo w Nakle przecież. Przedana jest, powiedzmy, ta stara korzenia w Białym. Jutro Agina tam. Zbigniew Gminy, korzenia też była gminna. Jutro podpisujemy akt notarialny, tak mam nadzieję, że coś tam się będzie działo. Też do roku piły, to coś tym zrobi. Ale tam nie było, to nie było. Nie było.
cegielnia, no to jest właśnie w tej chwili ten zainteresowany ten pan Wata. Cały czas pan jest zainteresowany. Bardziej miałoby to sens, że gabujecie, że tam Wata to nie może. Dziękuję panu wójtowi. Ja jeszcze chciałem poinformować. Ale proszę uwagę. Ryszard. Ja uciszam właśnie, no to jest. Na mnie teraz jak ja uciszam. No bo ty odwróciłeś się mnie w tą stronę. Chciałem poinformować, że zmarł wieloletni prezes gminnego zarządu OSP w Koniecpolu, Zenon Olak. To mówię dla, szczególnie dla strażaków. Jeżeli by chcieli brać udział w pogrzebie, pogrzeb będzie w środę, najprawdopodobniej o godzinie 16, ale jeszcze termin nie został ustalony. Rynek czy szosy? Proszę? Rynek czy szosy? Rynek. Myślę, tu żeśmy z komendantem uzgodnili, że jeden wieniec kupimy od wszystkich jednostek i delegacja, jak i samochód pojedzie. Ale gdyby chciały poszczególne jednostki wystąpić, to oczywiście zapraszamy. Są jeszcze jakieś sprawy, które należy poruszyć w sprawach różnych? Jeżeli nie ma, to bardzo dziękuję za przybycie i zamykam 10. zapisanie w Rady Gminy Lechów.